Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj rozpakujemy sobie grill Weber Spirit E330 Classic GBS. Zmieniamy go z takiego grilla. Wysłużył jakieś 2 lata. Ruszt był oczywiście zrobiony samemu. Z nierdzewki pospawany. Czas pora zmienić na coś lepszego. No i zobaczymy, co jest w środku. Rozpakujemy. Co widzimy, tutaj przypuszczam, jest to instrukcja obsługi. Jest to spód. Przypuszczam, że to są dwie tylne listy wzmacniające. Thank you.
pan przedni. No i po wyciągnięciu spodemka wina za pomocą drugiej osoby, która jednak towarzyszyła, w środku znajdowały się jeszcze dwie półki boczne. I w środku mamy ruszt, tak zwany dokładnie GBS, GBS, GBS. To jest to wymienny ruszt. Jak rozpakuję, to pokażę dalszy ciąg. I tu kolejny mamy pudełka 2. W jednym znalazły się szyny. No i w tym pudełku są wszystkie dodatki, takie jak kółka. Korki do odkręcania. Jeszcze nie wiem, jakieś plastiki. Przy dalszym montażu będę wszystko pokazywał. No jeżeli chodzi o instrukcję, no to przekazuję, jest bardzo czytelna. Wszystko krok po kroku, ładnie opisane. Łącznie jest 23, 25 etapów. Myślę, że pójdzie szybko. No i zaczynamy od tego, że pierwsze wiadomo, półeczka. Tak jak z instrukcji jest pokazane, z przodu jest kłódka, czyli mamy zamykane. Będziemy montować je z przodu. Co do woreczku, wszystko jest ładnie opisane, jest, nie wiem, czy to widać, literka A. Także jedziemy. Kółka została zamontowana, następnym etapem jest założenie ścian bocznych. To woreczek jest ładnie opisany. Jest to woreczek B. Lecimy. Następnym etapem jest przykręcenie dwóch list tylnych. Jedną już przykręciłem, druga będzie szła na górę. Tak wyglądają skręcone dwa boki. Kolejny etap to jest kolejne dwie listwy. Jedna płaska przychodzi z tyłu, a jak w instrukcji jest pokazane, jedna z wyżłobieniem przychodzi z prawej strony, z tego co ja rozumiem. Bierzemy się do montażu. No i teraz kolejnym etapem jest montowanie do tacki ociekowej. No i co tu jeszcze wyłapałem, to że tu tylko przychodzi jedna śruba, a nie dwie. Przypuszczam, że to później przyjdzie w dalszym etapie. Także montujemy teraz dokładnie w tym miejscu tacka ociekowa. Tacka ociekowa mamy zamontowaną. Tu są wkłady wymienne. Lecimy dalej. No i kolejnym etapem jest już włożenie grilla, także próbujemy. Po wyciągnięciu ruszta i wszystkich dodatkowych rzeczy, no, przypuszczam, że będzie trochę lepszy i nie będzie trzeba robić dwie osoby. Kolejnym etapem, który został zrobiony, to został przykręcony szlam. I następnie przykręcimy palniki już do konstrukcji trzymającej. Wydaje mi się też, że tu już będzie górę trzymało. No, ale to tylko dwie śruby, no zobaczymy dalej. Następnym etapem są to półki boczne. Woreczka, widać, że tu jakieś są
tą blaszkę miał wzmocnienie. Zobaczymy, montujemy. Zostały zamontowane, bardzo prosto, cztery śruby, szósteczki. Blaszki wzmacniające, jak pokazywałem. Jest to stabilne. No i powiem wam, no, trzyma się kupy. No super. Następnym etapem jest przykręcenie tu pokrętła odpalnika. Mamy M, woreczek, dwie śrubki, lecimy. Następnym etapem jest iskrownik, który trzeba podłączyć. Biorę się za podłączenie. Etapem jest podłączeniem tych kabelków. No ja tu podłączyłem, ale musiałem rozłączyć, ponieważ iskrownik pierw musi wejść tutaj na takie zaczaski i dopiero wtedy podłączamy kabelki. Dwa białe do środka, czarne na zewnątrz. Kolejnym etapem jest przykręcenie właśnie tych dwóch śrubek, które wam mówiłem, że prędzej je przykręciłem, a później zobaczyłem, że je trzeba odkręcić. I właśnie one teraz w tym momencie przychodzą. Kolejnym etapem jest przykręcenie dokładnie tutaj, przy palnikach, trzech śrubek z worka J. Mamy trzy z nierdzewki śruby. Lecimy. No i kolejny etap z nami. Teraz będziemy wkładać tackę ociekową, która przychodzi tu właśnie w tym miejscu. To jest dodatkowa, ja myślę, że to jest blacha po to, żeby butlę gazową osłonić. Tak to się prezentuje. Ładnie to jest wszystko to zrobione, że nic na boku nie będzie spływać. Ja moim starym mówiłem, miałem taki problem, że tam mi gdzieś to wszystko uciekało, nie rozkapało poza. No ale grill to jest tak zrobione, że to wszystko się ruszało i odchodziło. Jest to widać zrobione z jednego odbewu i będzie wszystko chyba spływać do wymiennych tacek. Teraz zamontujemy koreczki. Lecimy po kolei. Duże. I dodatkowy do rusztu, który nazywa się GPS, on jest wymienny, jest dodatkowy palnik. No, coraz lepiej to wygląda. Teraz założymy sobie szyny. No, szczepimy. Nie wiem, pokazane było, że te dziurki mają być w tą stronę. Tak samo dalej. Tu nie ma palnika, ale szyna jest. Nie wiem, dlaczego nie wiem.
maskuje butlę gazową. I tak się prezentuje w całości złożony. Panie boczny. Weber. Spirit. Model E330 Classic GBS 2021. Jeśli się podobają moje filmiki, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i zapraszam na kolejne filmy z serii Grill.